serdecznie, witam Was w kolejnym vlogu, tym razem marzec i będzie to vlog z pokoju dla kierowniczki, którym właśnie się znajduję, a głównie z przeprowadzki, przenoszenia tych wszystkich rzeczy, aranżowania tej przestrzeni, bo sporo tutaj trzeba pozmieniać. Co prawda meble przelądowały na razie te same, natomiast troszkę zmieni się organizacja, jest też tutaj więcej miejsca, jest osobne pomieszczenie do nagrań, do właśnie stylizacji paznokci, więc w końcu mogę sobie wszystko fajnie rozplanować i chciałabym Wam to pokazać, zresztą pytałam i same chciałyście zobaczyć, więc dzisiaj zapraszam Was, to będzie vlog z kilku dni, ponieważ tak naprawdę przeniesienie tego wszystkiego i poukładanie i wyczyszczenie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby to przerzucić z pokoju do pokoju, tylko żeby doprowadzić to do ładu, do porządku, no to naprawdę parę dni zajmie. Tym bardziej, że wszystko robię na spokojnie i takimi mniejszymi siłami, o czym wspominałam Wam w ostatnim vlogu. Kto jeszcze nie widział, zapraszam do nadrobienia. Na końcu wyświetli się Wam miniaturka. A teraz zapraszam Was na porządki w świecie lakierowniczki. Będzie sporo organizacji tego miejsca. Trwa montaż kuchni. Właściwie mamy już wszystkie korpusy, zarówno tych górnych szafek, jak i dolnych. No i przyjechały blaty, więc można było już zamontować płytę oraz zlew. Teraz czekamy na to, co da chyba najfajniejszy, największy efekt, czyli na fronty. No ale powoli już się zrobiło tak domowo. Kuchnia wygląda tak, jak docelowo będzie. Przeprowadzka trwa i przyznam Wam, że mamy jeden taki pokój, który można by nazwać kartonownią, bo w nim są kartony. Pełno kartonów. Coraz więcej kartonów i jeszcze więcej i właściwie jeszcze ogrom kartonów będzie tutaj lądować, ale przynajmniej wszystko wkładamy w jedno pomieszczenie i mało tego, ja te kartony sobie opisuję i ja wiem, co w tych kartonach jest i powoli będę je rozładowywać, tak jak będą się po prostu pojawiać dodatkowe meble, w których będą mogły te rzeczy wylądować, więc kartony. Kolejny etap przeprowadzki, czyli przyjechała toaletka i lustro na biżuterię. Właśnie wszystko czyszczę, myję dokładnie i będę powoli lokować w tym wszystkie produkty. Toaletkę znacie bardzo dobrze, bo ona często pojawia się w tle filmów. Mam w niej wszystkie kosmetyki do makijażu, na wierzchu jeszcze zawsze jakieś dodatkowe lusterko. Przyznam szczerze, że chciałam te mebelki oba przemalować pod kolor sypialni, ale one jeszcze przez moment lądują w pokoju lakierowniczki, więc na razie zostają w wersji białej. A ten drugi mebel to jest prezent od męża, kiedyś otrzymałam go na urodziny. To jest takie lustro, w którym możecie sobie ulokować całą biżuterię. Macie tutaj teraz na pierścionki miejsce, tutaj ogromne na kolczyki, wszystkie łańcuszki, tu krótsze haczyki do bransoletek. I tu jeszcze kilka półek, fajnie sprawdzają się na zegarki i elementy do włosów i na dole dwie małe szufladki. Mieści się tu dosłownie cała biżuteria i jeszcze trochę więcej. A po zamknięciu mamy tutaj po prostu takie wolno stojące lustro, które służy nam fajnie, jeżeli chcecie się po prostu w całości zobaczyć. I to są dwa elementy, które docelowo będą stały w sypialni przy garderobie. Tu mam pudełka z rzeczami do poukładania, ale Waszą uwagę chciałam zwrócić na tą ramkę. Możecie zobaczyć, że tak wizualnie ona jest taką miniaturką wręcz tego lustra. Ma podobną budowę, podobny kształt. Właściwie różnica jest taka, że w środku zamiast lustra znajduje się ramka na dwa zdjęcia. Ale chciałam Waszą uwagę zwrócić przede wszystkim na jej ukrytą funkcję, ponieważ tutaj również mamy miejsce na przechowywanie biżuterii. Kolczyki, pierścionki, tutaj macie haczyki na jakieś łańcuszki, więc tak naprawdę jest to miniaturkowa wersja tego lustra, w którym już też powoli lądują jakieś elementy. Zaczęłam sobie tu wszystko układać, ale szczerze bardzo polecam Wam takie rozwiązanie na przechowywanie biżuterii, ponieważ wszystkie kolczyki są parami. Żadna bransoletka się nie zgubiła, żaden łańcuszek się nie poplątał, nic się nie niszczy, wszystko jest ładnie posegregowane i po prostu bardzo szybko jest do tego dostęp. Od razu można sobie coś założyć, wszystko się ładnie widzi, więc jest to mega wygodne rozwiązanie. Dobra, jedna robota gotowa, udało się wszystko zmieścić w jednym miejscu, więc ramka będzie miała inne zastosowanie. Lustro z biżuterią gotowe, teraz czas na toaletkę. Ogólnie to Wam powiem tak.
że nie wiem od czego zacząć. Wszystko jest załadowane w kartonach. Wszystko jest pokładzione tak, żeby szło to przewieźć pozabezpieczane. Wszystkie lakiery, wszystkie ozdóbki, wszystkie pierdółki, wszystkie lampy. Złożyłam lampy, żeby troszkę było tutaj miejsca, dosłownie o krok. No ale teraz czeka mnie rozłożenie dosłownie wszystkiego, co znajduje się w pokoju lakierowniczki. Na szczęście już jest komoda, więc będzie w czym układać. No i jest tu jakiś mały ratunek, czyli kawa z batonikiem, żeby nabrać sił i ogarnąć to wszystko. Pierwsza szuflada to ozdoby. Ja na razie powkładałam te pudełka tak mniej więcej, jak były w poprzedniej lokalizacji. Układanie zostawię sobie na później, bo wszystkiego naraz po prostu się nie da. Ale możecie sobie zobaczyć, że ja je tutaj poklinowałam sobie pudełkami, które dobrałam idealnie na wymiary szuflady. Mamy tu wszystkie pyłki, tu są wszystkie takie te kuleczki, buliony, cyrkonie, żele do zdobień. Tutaj są artery i paletki, w których mam artery powkładane. Płytki, tu są wszystkie naklejki, tu jest wszystko do stemplowania, tusze do zdobień, różnego rodzaju ozdoby, wszystkie możliwe z całego życia. I jedno pudełko z rzeczami różnymi. Mam tu gąbeczki do ombre, tutaj organizer, tutaj są te wzorniki z kolorami do stemplowania czy z pyłkami. No i trochę tu się zrobił bałagan, wszystko się wysypało, ale na razie tak to zostawiam. Przechodzę do kolejnej szuflady. W drugiej szufladzie mam ułożone metodami. I zaczynam. Lakiery klasyczne, manikir tytanowy. Kolejne miejsce to metoda żelowa, czyli wszystkie żele oraz szablony tu są ułożone. Dalej mamy wszystkie akryżele oraz formy do nich. A przód to lakiery hybrydowe. Najpierw cała kolorówka. Dalej mamy wszystkie bazy podzielone na bazy coverowe i na bazy transparentne, przezroczyste. Narożnik idzie kartonik z wzornikami, tymi zarówno do zdobień, jak i z tymi do kolorów. Wszystkie wzorniki w narożniku. I na koniec topy. Topy no wipe klasyczne, matowe i błyszczące. Od tej strony będziecie lepiej widzieć, jak to jest zorganizowane. Tył, tak jak wspominałam, to są metody różne poza metodą hybrydową, czyli lakiery klasyczne, tytany, wszystko co potrzebne do paznokci żelowych, do paznokci akryloželowych, tutaj wzorniki, a z przodu mamy metodę hybrydową, czyli najpierw wszystkie kolory, a później są wszystkie bazy i wszystkie topy. To jest wszystko poukładane tak, żeby jak najszybciej, jak najprościej to znaleźć i powiem Wam, że tak mi się udało ładnie dopasować te kartoniki, że cała przestrzeń jest wypełniona i nic mi się nie obala, nie rusza, nie przewraca. Bardzo wygodne rozwiązanie. Jedyna luka, jaka tutaj jest między kartonikami, idealnie jest wypełniona przez tą paletkę lakierów hybrydowych, więc wszystko pięknie się składa w jedną całość. Komoda gotowa, już Wam pokazuję, jak zorganizowane są wszystkie cztery szuflady. Na samej górze znajduje się na razie autoklaw, ale do niego będę szukać innego miejsca. Pierwsza szuflada jest dosyć nudna, mamy tutaj rzeczy do nagrywania, nowe przesyłki, które będę Wam niebawem pokazywać oraz jakieś dokumenty, które są właśnie związane ze stylizacją paznokci, jakieś tam moje zapiski, notatki. A od drugiej szuflady zaczyna się wszystko dziać. Tutaj mamy tą szufladę z wszystkimi ozdobami, żelami do zdobień. Wszystko, co związane z właśnie wzorkami, zdobieniami, znajduje się w tej szufladzie. Kolejna szuflada to jest ta szuflada z lakierami, żelami, akrylami i wszystkimi produktami do budowania i do malowania paznokci. A ostatnia szuflada to jest szuflada trochę
z zapasami, trochę z produktami niezbędnymi. Tutaj mamy naklejki Mani Róż, te termiczne. Tutaj mamy zestaw tytanowy, tu jest kilka zapasowych produktów i tutaj mamy kilka produktów takich typowo na zapasie. Torebki do sterylizacji, tutaj mamy rękawiczki, waciki, wszystkie staleksowe nakładki piłujące, z tyłu jakieś zapasy, tutaj polerki, tutaj mamy jakieś pilniczki, szczoteczki, ręczniczki i myjkę ultradźwiękową, to jest myjka ta z Lidla. Więc w ten sposób zostały zagospodarowane cztery szuflady w komodzie, a reszta będzie się znajdować przy stoliku, przy biurku. Aktualnie nadal pozostanie ten sam stolik do stylizacji i do nagrań, który miałam wcześniej, ale jego organizacja, jak widzicie, jest jeszcze w totalnej rozsypce, ale mam zawsze tu na dole położone pędzelki i te takie kasetki z wzornikami, a na tych półkach znajdują się koszyczki, które na razie są zawalone, ale za moment je ogarniemy. No i muszę jeszcze ogarnąć blat, czyli przygotować wszystko, co na nim tutaj będzie się znajdować. I mamy efekt końcowy. Pomieszczenie jest przygotowane do pracy, można już w nim działać. Co prawda to nie jest jeszcze taki efekt końcowy, bo jak wspominałam, zostały tu stare meble. Docelowo też to lustro na biżuterię i toaletka do makijażu będzie się znajdować w sypialni. Tak samo te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam w narożniku, w kartonach się znajdują, one docelowo trafią do komody, do jakiegoś większego mebla, może jakaś szafa, ale jeszcze troszkę musimy na nowe meble poczekać, dlatego teraz pokażę Wam, jak urządzone jest to miejsce w tej chwili. Zaczniemy sobie od lewej strony, tutaj jest, jak wspominałam, to lustro na biżuterię i w narożniku mamy wszystkie statywy i lampy. Ja wiem, że one nie wyglądają najlepiej, ale mając je rozłożone, mogę w każdej chwili bardzo szybko zacząć działać. Po prostu odpalam jedną z nich, biorę statyw odpowiedni i mogę nagrywać. W narożniku znajdują się dwa kartony i mój stary kufer kosmetyczny. Mam tu wszystkie lampy, pochłaniacze, wszystkie frezarki zapasowe, jakiś nadmiar, nie wiem, jakieś pilniki zapasowe, jakieś stare wzorniki. Wszystko, co ogólnie chcę zachować, nie jest mi potrzebne tak w każdej chwili, na co dzień, ale chcę, żeby było, więc tutaj znajduje się w kartonach. No, toaletka na razie pełni funkcję taką bardziej ozdobną, poza tym też przy niej się po prostu maluje. A tutaj mamy drugą część, czyli mamy moje stanowisko pracy, lampy, pochłaniacz, frezarka, lampa, dwa koszyczki, które są jeszcze do poukładania, więc na razie na nie za bardzo nie patrzcie. Tutaj też pod spodem na dole mam wszystkie pędzelki i wszystkie wzorniki z ozdobami. A z tyłu za nami znajduje się komoda, w której wspólnie oglądałyśmy. Jak się dobrze ustawię, czyli mniej więcej tak, będziecie widzieć mniej więcej ten kadr podczas nagrywania filmów. No i muszę właśnie sobie zaaranżować pięknie tą przestrzeń z tyłu, bo na razie stoi tu autoklaw, który chcę przenieść też na ten inny mebel, co to go jeszcze nie ma. No a tutaj mamy te szuflady, które Wam pokazywałam i słuchajcie, no chciałabym tutaj w tle coś ładnego. Może mi podpowiecie. Wyobraźcie sobie, że właśnie taki kadr mniej więcej na filmach widać i coś fajnego musi się znajdować w tle. Myślałam może o jakimś bukiecie z takich suszonych kwiatów czy suszonych takich zbóż, może jakiś żywy zielony kwiat. Dajcie znać, co byście podpowiedziały, bo bardzo mi się to przyda. Przyznam, że nagrywanie vlogów stało się dużo łatwiejsze, gdy dookoła jest tak duża przestrzeń i tak piękna, o której się marzyło całe życie. Promienie słońca wpadają do środka. Na mnie czeka ciepła kawa, świeże ciasto i lody. Ten dzień musi być udany. Mówiłam, że nagram Wam haul z kilkoma dodatkami do wnętrza. No i jak obiecałam, siadam do nagrywania. Rzuciłam wszystko na wyspę, bo to chyba jedyne po prostu co możliwe, żeby jakoś się z tym wszystkim odnaleźć. I chyba będzie trzeba nagrać sporo przebitek, bo no nie jestem w stanie tego wszystkiego Wam pokazać. Tym bardziej, że jest dużo takich dużych rzeczy. Więc biorę się do nagrywania, zapraszam Was na ten obiecany haul. Zasiadłam przy wyspie i myślę, że tutaj będzie mi trochę łatwiej Wam te rzeczy po prostu pokazać. Zacznę od tych większych, żeby się ich tu pozbyć i żeby mi się zrobiło trochę luźniej. I pierwsza rzecz to są koszyki, takie plecionki z Pepco. Dostępne były w dwóch różnych rozmiarach. To jest ten większy, tutaj mam taki mniejszy.
One trafiły do naszej sypialni i powiem Wam, że już mają szereg różnych zastosowań, chociaż jeszcze ten duży nie znalazł takiego jednego swojego konkretnego. Aktualnie mniejszy służy jako niezbędnik do maluszka, czyli wszystkie produkty, które służą do codziennej takiej opieki nad małym, są włożone w jedno miejsce, chwytam i po prostu w dowolnym miejscu mogę sobie z nich korzystać. Natomiast ten większy aktualnie służy mi do tego, że wszystko, co nie wiem gdzie położyć, wrzucam to do środka i po prostu jak już się robi pełno, to rozprowadzam te produkty po całym mieszkaniu. Wiem, że takie macie szuflady w domach, ja nie mam aktualnie jeszcze komody ani szuflady, więc na razie mi służy do tego taki koszyk i po prostu w nim na razie znajduje się wszystko, ale on jest bardzo duży i świetnie sprawdzi się, żeby wrzucić w niego koc, żeby wrzucać w niego pranie, żeby wrzucać w niego jakieś zbędne rzeczy, które gdzieś tam nie możemy posegregować, po prostu są w nieregularnych kształtach, jakieś piżamy, jakieś poduszki. Naprawdę myślę, że można w to włożyć bardzo dużo różnych rzeczy, bo on jest po prostu bardzo duży. W Pepco mam też z takich większych rzeczy łapacz snów. I ja go pokazuję Wam dlatego, bo te łapacze są ogólnie już wszędzie i ich jest mnóstwo. Tylko że ten z Pepco jest bardzo duży, bo mi on starcza na całe okno. U mnie on po prostu w moim salonie służy jako firana. I słuchajcie, on kosztuje w Pepco 3 dyszki. I po prostu w takiej cenie nigdzie wcześniej nie udało mi się takich łapaczy złapać, więc daję Wam znać, że w Pepco są dwa różne wzory. One mają tutaj inny po prostu układ tych plecionek, ale ten ma ładniejszy dół i one kosztują po prostu 3 dyszki. I jeszcze z takich rzeczy pasujących w klimacie, też rzecz Pepkowa, to jest poducha. Poducha z takimi chwostami, tutaj ma takie rąby nieregularne i ona jest, no tu wygląda prawie na białą, ale to jest taki odcień koloru beżowego, bardzo naturalny. I są takie poduchy, mam dwie i do nich mam też koc. Koc też ma takie chwosty, ma po prostu trochę inny wzór, ale one bardzo ładnie się ze sobą komponują. I teraz bardzo fajny zestaw, bo narzuta jest bardzo duża. To właściwie to jest taki koc narzuta, bardziej bym powiedziała nawet, że narzuta, bo on nie jest taki milutki. To jest taki raczej sztywny materiał. Pięknie pasuje do wszystkich takich boho wnętrz. Jak macie jakieś plecionki, takie rzeczy, przepięknie się komponuje. Ale ja już prałam to kolejny raz i suszyłam w suszarce kolejny raz. I one po prostu przez cały czas, o jak się dotknie ciemniejszego, na ciemniejszym kolorze, a ja mam butelkowo-zieloną kanapę, po prostu cały czas widać, że coś z nich wychodzi, coś z nich leci, więc no tak powiem Wam, że z jednej strony pięknie wyglądają, fajnie, ale nie wiem, czy w ogóle przyjdzie moment, w którym się tego wszystkiego pozbędę. Dajcie znać, czy ktoś z Was może ma i po jakimś czasie to udało się tego pozbyć i już przestało się po prostu wszystko do tego kleić. Kolejna rzecz, o pościele. To brzmi bardzo nudno. Ogólnie nigdy nie zastanawiałam się za dużo nad pościelami. Po prostu szłam, kupowałam jakąś pościel, która pasuje do rozmiaru. Ale teraz mieliśmy łóżko i trzeba było kupić nowe pościele. I w końcu zrobiłam tak, jak mi się marzyło, czyli jasne pościele. Takie, które mi się po prostu podobają, które od razu mi się kojarzą z takim luksusowym snem. No i słuchajcie, wybrałam dwa różne modele, no, żeby mieć jedną na zapas. I to są takie skrajne modele, że tak powiem, pod względem miejsca zamawiania. Dlatego, że ja wybrałam obie z bawełny satynowej i jedną zamówiłam sobie po prostu na Allegro, a drugą wzięłam w Home & You. Różnica jest taka, że w Home & You warto kupić pościel, gdy złapiecie się na jakąś promocję. I ja akurat korzystałam z promocji, że drugi produkt był za 10 zł, więc wtedy te ceny wychodzą bardzo korzystne. Natomiast na Allegro, czy warto zamówić pościel, bo ja z mojej jestem bardzo zadowolona po tym czasie, co na razie użytkujemy. Tylko bardzo ważne jest to, że nie wybieramy pierwszej, lepszej pościeli, albo nie liczymy, że kupimy pościel ogromną za 50 zł, to na pewno nie będzie to samo. Ja porównywałam sobie, słuchajcie, gramatury tych pościeli, żeby to była po pierwsze bawełna satynowa, a po drugie, żeby one były takie grubsze, porządniejsze. No i jak wspominałam w Home & You, korzystałam z promocji drugi produkt za 10 zł. I to jest właśnie ten drugi produkt. To jest, słuchajcie, mój pierwszy obóz. No bo mamy już stół, na którym taki obrys można położyć i nie chciałam czegoś
takiego klasycznego. Chciałam coś, co wprowadzi u nas wiosnę, bo na co dzień obrusu raczej nie używamy. Po prostu mamy goły stój, to jest dla nas wygodniejsza forma. No ale za moment przyjdzie Wielkanoc i chciałabym ten stój jakoś ładnie ubrać. I to jest taki obrus, który wybrałam, który jest dobry rozmiarem, gdy stój jest po prostu złożony. On ma kolor i wzór, który idealnie komponuje się. Zresztą widzicie nawet, że on się po prostu aż zlewa ze ścianami. Więc kolor bazowy tego obrusu jest właśnie taki delikatny, szaro-zielony i na nim mamy bardzo dużo kwiatowych wzorów. Fajny, bardzo taki ładnie rozkładający się. Myślę, że on w ogóle nie będzie nam się gnieść, przynajmniej takie mam wrażenie przy takich pierwszych dotykach. Na razie jest jeszcze spakowany, bo po prostu czeka na wiosnę. Dobra, jedziemy dalej. Mam tu też pepkową rzecz, kupioną dosłownie za grosze. I to jest taki złoty pojemnik, który myślę, że docelowo miał być do sztućcy. Natomiast przy zmywarce takiego czegoś nie używamy przy zlewie. On miał jeszcze taką tandetną, złotą podstawkę, którą po prostu od razu zlikwidowałam, ponieważ u mnie on służy dwojako. Po pierwsze jako element ozdobny, bo dużo rzeczy, które dzisiaj zobaczycie, to są elementy, które znajdują się właśnie na tej tu półce, której taki mały kawałek widzicie. I one po prostu ją ładnie dopełniają, uzupełniają. Ja Wam po prostu na przebitce to pokażę. I on służy jako element ozdobny, wprowadza odrobinę złota na tą półkę. A po drugie, tutaj mam takie probówki, w których znajdują się herbaty, sypane herbaty w różnych smakach, więc po prostu mam to na wierzchu. Jeżeli ktoś z gości ma ochotę, to sobie może po prostu wybrać dowolną herbatę z pojemnika i spróbować. Kolejny element taki wystrojowy to są złote liście i one też są głównym wystrojem właśnie po prostu jako element wystroju tych półek. Nawet tutaj mam, widzę jeszcze na nich promocyjną cenę, więc były kupione za dyszkę na promocji w Sinseju. Więc taki mały element i z Sinseja jest jeszcze taka dech. Z pozoru mało przydatna, bo ani to na tym nieść coś, chyba żebyście chciały z trzy herbaty komuś zanieść, ale u mnie również stanowi ona po prostu jako element wystroju. Przepiękny kolor drewna, ona kosztowała 29 albo 39 zł też z Sinseju. No i po prostu, jak wspominałam, u mnie stanowi element taki ozdobny. Kolejne rzeczy. No tutaj mamy na bogato, że tak powiem, ale nie kolor miał mieć znaczenie, ponieważ to jest rzecz, która znajduje się w środku, w szafce. To są tak zwane podkładki do pokrywek, natomiast ta konkretnie nie pełni takiej funkcji, dlatego że ona ma tutaj za wąskie przerwy. Ale ja i tak chciałam wykorzystać ją w innym celu, ponieważ mamy tyle desek do krojenia i każda z nich jest rzucona gdzieś w kąt. Więc ja sobie wymyśliłam, że ja sobie w tej szufladzie te deski włożę po prostu właśnie w ten statyw i dzięki temu, wyjmując jedną, nie będzie mi się zawalać cały system organizacyjny i to się świetnie sprawdza, tylko właśnie wybierzcie sobie te, które mają mniejsze przerwy, bo inaczej po prostu te deski wszystkie będą Wam się kłaść w jedną stronę, a to nie będzie do końca wygodne. Więc polecam Wam takie rozwiązanie. Ja patrzyłam na Allegro, ale nie łapałam się na Smartaf, bo to jest dosyć tania rzecz i ostatecznie kupiłam za 29 zł w jakimś chińskim sklepie. Bardzo wygodna rzecz, jeżeli chodzi o organizację. Pokrywki akurat u mnie się to by nie sprawdziło, bo ich nie mam aż tyle, ale do deski super sprawa. Wszystkie moje łapki, które były do piekarnika, po prostu no, zużyły się i one już przepuszczały ciepło, więc wyciąganie czegokolwiek tymi łapkami już było nierealne. Więc zamówiłam nowe łapki i zobaczcie, jakie piękne. Pokazuję Wam dlatego, że w sklepach po prostu miałam straszny problem z tym, żeby te łapki były w jakimś normalnym kolorze. I ja wiem, że to nie jest element, który musi być i musi pasować do wnętrza, no ale skoro może, to dlaczego nie? Ja ogólnie jestem zdania, że lubię mieć dookoła siebie ładne rzeczy, nawet jak to są proste rzeczy schowane gdzieś w szafce, to dlaczego by nie miały być ładne, skoro mogą być? I to są łapki zamówione również na Allegro. Mało tego, do nich mam, tylko aktualnie są w praniu ściereczki w takim samym wzorze, więc po prostu jest to taki element, który fajnie gdzieś tam uzupełnia. I do piekarnika. To jest rzecz, którą Wam też polecam bardzo serdecznie i możecie ją dostać za dyszkę w Pepco. Dwie takie silikonowe łapki, które są bardzo wygodne, żeby coś ciepłego chwycić. Ponieważ w tych łapkach moja łapka
wręcz ginie. I czasami jak jest coś, to bardzo łatwo byłoby, żeby to się gdzieś wysmyknęło. A jeżeli mamy jakiś mniejszy pojemniczek czy coś, to tymi łapkami po prostu dużo precyzyjniej i łatwiej jest ten produkt chwycić. I one są sprzedawane od razu, są dwie sztuki w zestawie. Kolejna rzecz, która mnie właśnie czeka po samych nagraniach, to jest sterta pojemników, którą kupiłam w Dillsie. Przeszukałam po prostu wszystkie miejsca, w których można korzystnie kupić pojemniki do organizacji w kuchni, ponieważ bardzo długo czekałam na to, żeby wszystkie mąki, wszystkie jakieś cukry, wszystkie takie sypkie rzeczy, makarony, jakieś płatki miały w końcu swoje miejsce. I udało mi się dorwać w Dillsie pojemniki, które mają pojemność 3 litrów. Tak wygląda taki pojemnik. On jest zamykany na 2 klipsy, więc bardzo wygodna, fajna forma. Jeżeli ktoś z Was szukał, to daję Wam po prostu znać, bo one kosztowały 8 zł za sztukę. A jak porównywałam, bo mówię, szukałam naprawdę wszędzie dookoła, to te ceny wahały się między raczej 20 a 30. I gdy chciałam kupić kilkanaście tych pojemników, no była to ogromna różnica. Co ja tu jeszcze mam? To jest taka mała rzecz, a cieszy. Słuchajcie, docelowo, i to u mnie pełni właśnie taką funkcję, to jest taki wieszaczek, taka półeczka na biżuterię. Nigdy nie miałam na to miejsca gdzieś tam przy łóżku, żeby takie coś położyć i od kiedy to mam, przyznaję, jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Dlatego, że gdy idę spać, to niekoniecznie specjalnie idę do tego lustra, w którym wisi cała biżuteria, żeby wszystko poodwieszać na swoje miejsce, tym bardziej, że często rano zakładam to samo. A to leży sobie przy łóżku i jeżeli jest jakiś pierścionek, kolczyk, to można sobie tu powiesić na wieszaczku, tutaj jest też wieszaczek, tutaj jest półeczka, na którą ląduje zegarek. Ja mam na przykład tutaj też balsam do ust, bo to jest rzecz, którą codziennie jak kładę się już do spania, to mówię, a jeszcze usta i czuję po prostu, że one są nienawilżone i nie da rady, muszę te usta nawilżyć, więc po prostu on sobie stoi tu. I to jest fajne, bo nie macie rozrzuconych kilka pierdół gdzieś dookoła, nic Wam nie zginie, wiecie, że macie po prostu w jednym miejscu to. I ja kupiłam to w Pepco, to było na promocyjnej cenie za 10 chyba złotych, więc nie jest to jakiś duży, drogi wydatek, bardzo wygodny, no i fajnie, po prostu wizualnie ładnie pasuje. Możecie też zobaczyć tutaj taki element, który ładnie komponuje się w salonie i w jadalni u nas. Tu jest akurat wazon, on ma motyw twarzy w takim jasno-beżowym kolorze, ale nie sam wazon, ponieważ do niego, tu już Wam pokażę, mamy też donicę, która przepięknie trzyma już w sobie kwiata i jeszcze jeden element, czyli kominek. W końcu powierzchnia mieszkalna pozwala na palenie czegokolwiek, jakichś świeczek czy kominków. No bo nie wiem jak u Was, ale jak my mieliśmy bardzo małą mieszkanką, no to niekoniecznie chcieliśmy gdzieś tam te świeczki odpalać, po prostu robiło się szybko duszno i ten zapach był aż przytłaczający. Dopiero gdzieś na większej powierzchni faktycznie to ma fajny wpływ i fajny, delikatny ten zapach się roztacza. Więc w komplecie jest kominek i one również znajdują się w okolicy tutaj tej półki, więc wszystko bardzo ładnie razem się ze sobą komponuje. Myślę, czy miałam Wam pokazać coś jeszcze, na pewno tak, chociaż pewnie o dużej ilości rzeczy zapomniałam. Oczywiście zauważycie mnóstwo nowych filiżanek, kubeczków, jak wiecie, uwielbiam ten motyw. U mnie komplet polega na tym, że każdy kubek jest inny. Nie powtarzam kubków, dlatego że za bardzo lubię i ja nie potrafiłabym wybrać wzoru, który bym chciała mieć jako komplet. Bardzo dużo mi sprawia przyjemności kupienie sobie nowej filiżanki co jakiś czas. Bardzo mi sprawia dużo przyjemność picie z różnych kubków, szklaneczek, filiżanek. I tu pokazuję Wam jedną z nich, ponieważ jest to taka miniaturkowa wersja do espresso. Chociaż ciąża sprawiła, że po prostu czasami taka kawa była dla mnie już wystarczającą dawką. Ona jest z podstawkiem i do tego my kupiliśmy cały zestaw talerzy, bo okazało się, że talerzy mając gwarkę nigdy dość. I właśnie to był zestaw, który był kupiony w Kiku. One też są w bardzo fajnej cenie, ponieważ jak się okazało, talerze mają też cenę kilkudziestu złotych, takie zwykłe małe talerzyki. No i jak chcieliśmy sobie zrobić zapas, to słuchajcie, wyszło to bardzo duże kwoty, żeby kupić tam, nie wiem, z 15 talerzyków i mieć po prostu. No i fajne, bardzo fajne właśnie w takim samym wzorze. To jest wersja miniaturkowa, tamte są po prostu sporo większe.
delikatne beżowe, nakrapiane z delikatnym brązowym elementem ozdobnym. Bardzo się fajnie z nich je wygodnie i one wtedy kosztowały chyba 12 zł za sztukę, więc to była ogromna różnica. No i od razu korzystając z okazji wylądowała z nami taka mała filiżanka do domu. Chciałam Wam jeszcze pokazać hokery, które przyszły do kuchni, ale myślę, że takimi większymi elementami zajmiemy się w momencie, w którym gdzieś tam pokażę Wam już skończoną kuchnię i skończoną łazienkę, bo wiem, że na to czekacie. No i te rzeczy mają już, no już są praktycznie gotowe, ale nie chcę wszystkiego wrzucać w jednego vloga, bo będzie trwał on bardzo długo. Poza tym już widzę, że nawet sama ta część holu trwa 16 minut, więc myślę, że to będzie już wszystko. I dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania odnośnie tych produktów, które gdzieś tu na przebitkach Wam powrzucałam dokładnie, żebyście mogły sobie zobaczyć, no to oczywiście na wszystko Wam chętnie odpowiem. Dziękuję Wam za obecność we vlogu i czekam na komentarze, czy Wam się coś spodobało, co Wam się spodobało. Może macie jakieś podpowiedzi i rady, bo jeżeli chodzi o wystroje wnętrz i takie elementy dopełniające, no to uwielbiam korzystać z Waszych pomysłów, z Waszych rad, bo one się po prostu rewelacyjnie sprawdzają. Dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pa, pa!